Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam gołąbki w sosie pomidorowym marki Peacock, wyprodukowana przez firmę Łabimex. Czyli tak jak tutaj jest podane. Mamy tu porcję 500 gramów. Pod względem kaloryczności całość ma 400 kilokalorii. Szkoda, że nie w okolicach 500, bym tak wolał. No ale to jakie składniki, takie kalorie. Gwarancja jakości. Zobaczymy, jak to będzie z tą jakością, jak z tym smakiem. Tu dla tych, co lubią pilnować terminów przydatności, będą jakieś ciekawe komentarze, że jem po terminie, a może i nie. Tak to wygląda w słoiku. Trzy sztuki, jeśli się nie mylę. Jeszcze rzut, jak to wygląda po wyjęciu. No, trzy sztuki, więc więcej by się po prostu nie zmieściło tutaj. Chociaż czasami niektóre są takie w innych, powiedzmy, puszkach czy słoikach nieco mniejsze, więc jest ich trochę więcej. Tu dali trzy takie wielkie. Danie może się podgrzewać, a my sprawdzamy, co dokładnie mamy w składzie. Kapusta biała, woda, mięso wieprzowe, koncentrat pomidorowy, ryż, mąka pszenna, cebula, sól, cukier, olej rzepakowy, suszone warzywa, takie jak czosnek, marchew, pietruszka, seler, pasternak, cebula, przyprawy, glukoza, aromat. Nawet nie ma konserwantów i jakichś innych dziwnych rzeczy. Czyli bardzo dobrze, że nie ma. Ale zobaczymy, jak to będzie smakować, bo smak jest najważniejszy. No i tak to się prezentuje po podgrzaniu. Najpierw sam sosik. Sporo widać warzyw w tym sosiku. Bardzo fajny, chociaż mało pomidorowy, ale rzeczywiście wyczuwalne są te warzywa. Nawet może nieźle doprawione. Ale ogólnie jak najbardziej jest w porządku. Te gołąbki takie bardzo słabo jakoś zlepione, bo prawie że się same otwierają. Ten to już częściowo się całkowicie jeden otworzył, więc nawet nie trzeba jego przykrajać, no ale ja przekroję, zobaczymy jak to wygląda w środku. Sam farsz nie jest taki zły, choć bardzo mocno wyczuwalny jest ten ryż.
nieco mniej mięso. No i tego liścia kapusty, żeby jakoś kapusta miękka, bardzo dobra. No sam farsz nie jest taki rewelacyjny. Jest bardziej taki ryżowy niż mięsny. No ale gołąbki to nie w sumie same mięso, ale też i ryż. No ogólnie trochę trzeba to doprawić. Jak to zwykle bywa. Ja dodam tylko pieprz. A każdy sobie doprawia po swojemu, co tam woli. Chociaż nie sądzę, żeby się poprawiła jakość tego farszu, no ale sosik może się bardziej będzie wyrazisty po prostu. No sos się trochę poprawił, zawartość gołąbka niekoniecznie, no ale tak w całości kapustą i farszem. No jeszcze tragedii nie ma, po prostu dupy nie urywa. Sam sos jest, powiedziałbym, lepszy niż sama zawartość gołąbka. Kapusta jak najbardziej ok. Widać, że w tym sosie pływa sporo takich kawałeczków, tych warzyw, które wymieniłem wcześniej. No i to one sprawiają, że to ten sosik jest taki fajny. Same gołąbki powiedziałbym, że takie, powiedzmy, średnie. Ale ogólnie danie nie jest takie jeszcze złe. Na pewno są gorsze, no ale oczywiście do wersji domowej nie ma co nawet porównywać. Zdecydowanie domowe są lepsze. No ale tutaj produkt gotowy. No dobrze przynajmniej, że nie ma żadnych konserwantów i innych dziwnych rzeczy. To też na pewno jest jakiś plus. No ale trochę ten farsz mógłby być troszeczkę lepszy. Także powiedziałbym, że to danie jest takie średnio ciekawe. Pod względem ogólnie smakowym najbardziej smaczny jest według mnie sos z zawartością tych warzyw. Także ja średnio polecam to danie, ale nie jest ogólnie jeszcze takie złe. Na pewno tragedii nie ma, da się spokojnie zjeść, zwłaszcza w chłodny dzień, taki na przykład jak dzisiaj. 2 stopnie, trochę się przygrzeje po zjedzeniu tego, więc będzie ok. Gdzie oczywiście ja sobie to kupiłem, w jakiej dokładnie cenie, wszelkie te informacje będą dostępne pod spodem w opisie. Jeśli zależy Ci na tym, aby było więcej filmów, to koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął Cię żaden film. No i do następnego filmu.